To, co za chwilę zobaczycie, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? No skąd ja mam wiedzieć? Ja dopiero ruszam przecież. No ale co ma się nie wydarzyć, no jak ja na takie meczycho ruszam, że łomatko. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Generalnie plan był taki, że ja dzisiaj miałem siedzieć w domu spokojnie na dupie. Ale w sumie co ja będę siedział na dupie, jak tu takie wydarzenie się trafiło. No dobra, sru na pociąg. No i już jestem na miejscu. Łódź, kurwa! W Łodzi jestem, a w Łodzi dzisiaj okazja niebywała. A coś jakoś koślawo wyszedłem. Chyba trzeba jednak w drugie mańkę. Mecz Ligi Mistrzów, prawdziwej Ligi Mistrzów. W Łodzi ostatnio często mecze Ligi Mistrzów są. O kurwa. 5 stopni zrobiłem się i się zgrzałem. 5 stopni pod górę, żeby nie było, że w duje przyszedłem. No to teraz pyk jakimś uberkiem, bo to czasu nie ma. Bo to się zaraz zaczyna. Kobieca Liga Mistrzów i to wszystko się tu zaraz odbędzie. Na tym pięknym stadionie, na którym jeszcze nie byłem. No spodziewam się rekordowej frekwencji. Wczoraj próbowałem kupić bilet przed internet. I co? Większość sektorów już zajęta, nie ma biletów. Taki komunikat się wyświetlał. Ale się udało jakimś psim swędem. No proszę bardzo, jaka kolejka. A bilet na to wydarzenie kosztował w ogóle 5 zł. No i zobaczymy zaraz. Zaraz się okaże, czy było warto inwestować takie pieniądzory. Ale mam timing, właśnie wychodzą na boisko. A gdzie ci ludzie? O, są kibice jednego zespołu. A kto w ogóle gra w tym meczu? No, mistrz Litwy Gintra jakoś tam z miejscowości Szawle i mistrz Finlandii Skłopio. Mistrz Finlandii Skłopio. Ale przyjęcie, jak u mnie. A ta drużyna z Litwy to w ogóle jest bardzo znana. Ja ją kojarzę. Tu zaraz wszystko padnie. No. Wy też możecie kojarzyć, a z czego? A z takiej sytuacji. To był mecz Ligi Mistrzów, o dziwo. Grały z Barceloną. 3 zawodniczki wyszły na pustą bramkę. Jak to się mogło zakończyć? Ale to nie jest tak, że nikogo nie ma na tym meczu. Przyszła tu osoba, nawet siedzi obok mnie, ale nie może się pokazać, bo jest teoretycznie w robocie. Tak, nawet nie odzywaj się w ogóle. Pitupercala! No, o kurwa! I się okazało, że to są kibice z Finlandii. A ja myślałem, że to kibice z Litwy są. No szaleństwo na trybunach, proszę bardzo. Mistrz Litwy 17 razy rzędu jest mistrzem Litwy. Wszyscy mówią, że takie proste, nie? To taka prościzna, zdobyć mistrzostwo w lidze na Litwie. Sru! Jeden dzień na trzeźwo też łatwo wytrzymać, nie? A 17 dni z rzędu? Łatwo czy nie? No proszę mi tam w komentarzu napisać. Brawo, Samantha! Kapitalna ta połowa była. Na razie 2-0 dla Finek chyba, nie? W przerwie to, co kibice lubią najbardziej. Idę sprawdzić punkt żywieniowy. Na Lidze Mistrzów to pewnie niezły jest. 15 i 13 hot dog. Wszystko? A piwko po ile? U nas nie ma dalej. Piwko dalej. Jest? O kurde! No i proszę bardzo, miała być Liga Mistrzów i jest Liga Mistrzów. Teraz to nawet drugą połowę da radę obejrzeć. O ja pierdzielę. No. Kęć ma. Nie wiem, czy dobrą dyscyplinę wybrała. To piwo kosztowało mniej więcej 3 razy tyle, co bilet na to spotkanie. 14 zł. No. O ja pierdzielę. A tak w ogóle to nie jedyny wielki mecz w tym tygodniu, bo wczoraj to ja się wybrałem dopiero na meczycho. Bóbr Tłuszcz zaraz będzie grał. I to z niebyle jaką drużyną, z Rysiem Laski. No hit! No dla mnie to prawdziwy hit. I tak krążę sobie po Tłuszczu, kilka osób mi się mnie pytało, co ja tutaj robię? No kurde, no nie wiedzą, że takie spotkanie tu jest. Wchodzę na obiekt, a tu nie widać, żeby coś się miało zaraz dziać. No i dupa, nie ma meczu. Ryś Laski oddał mecz walkowerem. Ja pierdzielę, ale wycieczka. Dawno nie miałem tak dobrej wycieczki. A takie zimne piwko sobie przed chwilą kupiłem na ten mecz, ojej. Co ja mam teraz z tym zrobić? Był taki niecny plan, żeby ten mecz kobiet przeplatać z najatrakcyjniejszymi sytuacjami z meczu Bobra. No ale że Bobra nie było, no to dzisiaj oglądamy kobiety bez Bobra. Druga połowa gorsza niż pierwsza? Tak, pierwsza się działo. To jest największa atrakcja drugiej połowy meczu. Ta kiełba.
co najmniej 6 minut. 6 minut doliczone. Chyba się pani zorientowała, że mam piwo pełne. Pani arbiter. Innego powodu nie widzę, no bo kurde nie było tyle przerw, nie? No nie, nie. Ale już byłeś po jedno piwo, po drugie, to... Tak, za każdą moją wizytę na piwo doliczona minutka. No jeszcze ostatnia akcyjka. Ale teraz będzie, o kurde! Zajechał! Go, go, ja pierdziele! No i już po meczu, no, ta druga połowa to dopiero było widowisko. A to nie jest ostatni mecz na tym stadionie Ligi Mistrzów dzisiaj, bo jeszcze jest drugi, też kobieca Liga Mistrzów. I też za piątaka, polska drużyna nawet gra. Za 4 godziny. No i teoretycznie miałem się wybrać. Ale tak sobie myślę, że 5 zł to pół piwa i sprawi. Ja sobie wolę wrócić do domu i obejrzeć ten mecz w telewizji za darmo. O! No i poprawka. No nie będzie tego meczu w telewizji. Nikt nie chce go pokazać. Nikt nie chce pokazać polskiej drużyny walczącej w eliminacjach do Ligi Mistrzów Kobiet. A tak wszyscy podobno tą piłką nożną kobiet żyją, no. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Łódź fabryczna, pociąg osobowy, jedziemy do Warszawy, z Łodzi przez chwilę. W przedziale jestem ja i jest mój kumpel, a mamy ze sobą kilka tanich piw w puszce.